organizowali Świetycie Języka Polskiego, którego celem jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania językiem polskim, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę, dbałość o kulturę języka. Mamy zaszczyt powitać dzisiaj naszego wyjątkowego gościa, pana profesora Andrzeja Markowskiego. 50 lat wraz w Uniwersytecie, cały czas w Instytucie Języka Polskiego. Semantyka to jest nauka o znaczeniu, przede wszystkim o znaczeniu wyrazów. Więc badam znaczenia wyrazów, zmiany znaczeń wyrazów, to czy się tych wyrazów używa poprawnie, czy nie, zaraz podam jakieś przykłady. A leksykologia to jest nauka po prostu o wyrazach i ich ujęciu w słownikach. Dzisiaj spotkanie z panem profesorem Markowskim, wybitnym językoznawcą i kultywatorem naszego ojczystego języka, co moim zdaniem jest naprawdę ciekawe i bardzo ważne, gdyż w dzisiejszych czasach, w epoce smartfonów i wszelkiego rodzaju uproszczeń, skrótów, zaczynamy powoli zapominać o tym, jak piękny jest nasz ojczysty język, jak bardzo powinniśmy kultywować tą tradycję naszej polskości i przede wszystkim tego słowa pisanego, nie tylko SMS-ami, ale przede wszystkim piórem lub długopisem. Robię to, co lubię. Czasem mi się już troszkę nudzi, ale potem zawsze odkrywam, że jeszcze coś jest do zrobienia, jeszcze coś jest do powiedzenia i jakoś tak powiedzieć. Profesor Jerzy Brałeczek mówi o naszym gościu. Profesor Markowski wie, jak jest dobrze po polsku i wie, dlaczego. Wie też, jak nam o tym opowiedzieć rzetelnie i ciekawie zarazem. Panie profesorze, zatem jaka jest współczesna polszczyzna? Jaka jest współczesna polszczyzna? Ja bym powiedział, że jest bardzo różnorodna. To jest pierwsza taka cecha. Jest to inicjatywa naszej pani dyrektor biblioteki przy wsparciu szkoły podstawowej, no i oczywiście gminy, ale to ona jest inicjatorem tego typu wydarzeń. Mam nadzieję, że będą się pojawiały cyklicznie i coraz częściej, żeby młodzież miała okazję też zobaczyć, że nie tylko skrót myślowy, ale całe poprawnie napisane zdanie jest równie piękne. Szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Polonista Roku 2020, konkursie pięknego czytania oraz konkursie Czy znasz język ojczysty. Ponadto uczniowie z klasy siódmej czytali utwory dzieciom z punktu i oddziału przedszkolnego. Natomiast uczennice z klasy ósmej swoim młodszym koleżankom i kolegom organizowały zabawę interjęzykową. Uczniowie z klas 1-3 podczas zajęć edukacyjnych brali udział w różnorodnych zmaganiach językowych. Odbyły się 3 lekcje otwarte z języka polskiego. Cieszę się, że przedsięwzięcie to spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Że jedno określenie zastępuje takie słówka, które określają różne znaki. Bo jak mówię, stanie człowieka psychiczne, fizyczne, bo jak jest, jak mówię, wow, bo się cieszę, to powinien być właśnie polar, albo off, albo ech, albo ach, to zamiast tych wielu różnych słów używa się jednego słówka wow. Dla mnie to jest najważniejsze. No i żeby było aktualnie, to za to powiedziałem o wyrazie, jakim koronawirus. To jest nowy wyraz języka polskiego. Uznałem, że trzeba coś powiedzieć, na przykład o tym, że był to wyraz, który występował w nauce tak zwanej mikrobiologii. Tam znamy ten wyraz, zresztą pisano go czasami jeszcze tak z obca przez C, czyli corona i wirus przez V, a nie przez W. I nagle, ile miesiąc temu, ten wyraz wszedł do polszczyzny ogólnej. Nagle wszyscy zaczęli znać ten wyraz, używać tego wyrazu i nie zastanawiali się na pewno, dlaczego tak się nazywa. No podobno dlatego sobie mikrobiolodzy tak wymyślili, że jak się patrzy przez mikroskop na te wirusy, to one mają dookoła taką jakby rzeczywiście koronę jesieniana. To jest dziewczyna, która uwielbia jesień, tą jesienią otula się w noc, bierze sobie ciepłą herbatę, książkę czyta. To jest właśnie jesień.
są, czy będą następne słowa. Teraz mogłaby być wiośniana na przykład, prawda? Tak jak dla ludzi wios. Co by robiła ziemniaka, to nie wiem. Albo leciara, prawda? Nie ma jeszcze ani ziemniara, ani leciara, ani chyba wiośniara, ale może będą. I to jest to, to, że dla mnie to są słowa nieznane, a dla młodego pokolenia są to słowa znane. Tak jak te dwa kotki, co szły przez te dwa kotki, jeden do drugiego nie ogarnia tej kuwety. Więc kotek nie ogarnia. Się stale uczy, prawda? Różnorodność jest też różnorodnością terytorialną. Inaczej mówi się na Podlasiu, inaczej mówi się na Śląsku, inaczej mówi się w Wielkopolsce. Są takie wyrazy, które są wyrazy, czyli konstrukcje wyrazowe, które są znane w jednym tylko regionie, tak? Czyli ja powiem, co dla mnie, tak? To jest charakterystyczne tego. Znowu na przykład w rejonie południowo-polskim, w Krakowie, charakterystyczne jest to, że na choinkę mówi się nie jak choinka, tylko drzewko. I na tym drzewku są bańki. Na Mazowszu i Pawła Staszku mówi się na dwór, nadaje się na dworze. A na południu Polski się idzie na pole. Na pole nie znaczy na pole, tylko znaczy po prostu poza dom. Na dwór. Znowu w Wielkopolsce są takie określenia jak no, na pyrty czy pyry, czy miarki, prawda? Czy powiedzmy tytka, torebka, jest tam taki wierszyk, a w ręce na ręczne stoją pyry w tytce. Niby po polsku tak nic nie rozumiem. Było ciekawe, jak się dobrze wysłuchać, ciekawe. Ciekawe znaczy dla mnie ciekący, czyli tknący. Ciekawy to jest taki, który poruszał się szybko. Dla mnie na przykład mówią, że tchórz ma nogi ciekawe, czyli szybkie, ucieka, prawda? Uciekać też jest takie. Ciekawy to jest taki, który właśnie jest bystry.